związek taki najbardziej idealny, taki komplementny, kiedy jesteśmy najbardziej szczęśliwi, to wtedy, kiedy te wszystkie czynniki, czyli namiętność, intymność i zaangażowanie są mniej więcej na równi, tak? To wtedy jesteśmy szczęśliwe, zakochane. Są jeszcze różne inne odmiany, na przykład miłość romantyczna to jest wtedy, kiedy jest namiętność i intymność, czyli ta bliskość, zaufanie i to takie fizyczne tak, przyciąganie do siebie, to bardzo często na tym są oparte romanse na przykład. I taki związek nie jest w stanie przetrwać, bo to się szybko wypala. Tak? To jest męczące, bo nie ma tego zaangażowania. I bardzo często jak osoby wchodzą w jakieś tam romanse, o ile na początku jest tak, że dobra mi to odpowiada, no to później co jest takiego, szczególnie my kobiety, co, ja rozumiem, że tutaj żadna z nas, no ale chcemy czegoś więcej, tak?